Stumble Guys x Barbie. Chyba nikt się tego nie spodziewał, ale właśnie taka kolaboracja będzie miała miejsce w nowej becie 0.52. Wraz z dzisiejszą aktualizacją do gry zostały dodane dwie nowe mapy i nowe koło lalki Barbie. Więc dzisiaj sobie za darmo pokręcimy nowym kozackim kołem i zgarniemy sporo nowych skinów. A jeżeli wy chcielibyście zgarnąć darmowe gemy, no to wpisujcie kod Farel do sklepu w grze Stumble Guys na telefonie, a w komentarzu pochwalcie się swoim nickiem z gry Stumble Guys. Trzy osoby zgarną po 250 gemów, a wyniki konkursu w następnym odcinku. Na samym początku od razu w oczy rzucają nam się nowe zmiany, czyli misje, prawy górny róg i zobaczcie, mamy misję w grze Stumble Guys, cel tygodniowy, czyli wykonanie kilku misji, za które możemy dostać tarcze, gwiazdki, gemy i tak dalej, a na końcu, jak zdobędziemy wszystkie punkty, za 3250 dostaniemy pana hot doga, takiego skina. Misje dzienne, dotrzyj do rundy trzeciej w pierwszej rozgrywce. Możemy sobie tą misję na przykład odebrać. I jak widzicie, wpadają na moje konto tarcze. A teraz następnym poziomem, który musimy odblokować, są gwiazdki. Tutaj mamy na przykład zdobądź 500 expa za 15 gemów. Na przykład możemy sobie taką misję odświeżyć. Odświeżmy, zobaczmy, co dostaniemy. Zdobądź 10 pucharków. Okej. Mamy też tutaj misje specjalne. Na przykład zagraj 10 turnamentów oraz zdobądź 2 korony. Odświeżmy sobie nade mną jeszcze jedną misję. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Zdobądź 25 pas tokenów. Okej. Zdobądź 5 gemów. Okej, następne. Zdobądź 50 pas tokenów. Okej, czyli to są zadania związane z Battle Passem, raczej Stumble Passem w naszym przypadku. Tutaj kilka grafik jeszcze jest zbugowanych. Tak wygląda nowy pas. Emotka przytulania na koniec. Oczywiście możemy sobie go na przykład aktywować za 1200 gemów, ale tego nie będziemy robili. Na samym początku skupmy się na nowym, moi kochani, kole lalek Barbie. Spójrzcie na to. Są dostępne nowe skiny Barbie oraz Kenów. Barbie legendarna, Ken legendarny, Barbie z takim nowym tłem, to jest chyba mityczny, Sparkle Barbie, Sparkle Ken, Brooklyn Barbie, Barbie Fun Guy. Ej, ale mega fajny gościu. No dobra, moi drodzy, zakręćmy sobie na początku 5 razy nowym kołem i zobaczymy, co nam wypadnie, jaki nowy skinek. Wy oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcielibyście mieć jakiegoś skina związanego z Barbie w swojej szafce. Ja trafiam na samym początku mityczną Barbie, czyli rozumiem, że ten niebieski nowy kolor jest mityczny. Mamy też tutaj zwykłą emotkę, której w ogóle nie potrzebujemy, ale sobie postaramy trafić, wow, właśnie, legendarną też Barbie. Mamy już ją w naszej skrzynce, szafce i chyba będzie Ken? Nie, znowu Barbie. Okej, więc mamy mityczną oraz legendarną. Czym one się różnią? Za chwileczkę sprawdzimy. Wejdźmy sobie w zakładkę mityczne i mamy nową mityczną Sparkle Barbie. Okej, fajnie ona wygląda. Spójrzcie, ona się tak ładnie mieni. Jestem ciekawy, czy można zmienić jej kolor. Oby można było, oczywiście nie można, no najgorzej. Wejdźmy sobie jeszcze na przykład w zakładkę emotki. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Legendarne nas najbardziej interesują. I mamy tak, nowe grafiki bananów. Ślizgi. Nowe grafiki przytulania i pięści. Aha, ta pięść się różni tylko tym, że tutaj nie ma ognia, a tu jest ogień. Okej, a tutaj wślizg jest jaki? Taki, a tutaj wślizg? Zwykły, okej. Ten wślizg jest z efektem, a ten bez efektu. Te przytulanie jest z takimi piorunami, a zwykłe serduszko nie robi nic. No dobra, troszeczkę zmienili te motki, więc jakiś tam plus. Są też dostępne nowe tańce? Nie, to chyba było. Mamy fajerwerkę. Mamy tutaj podrzucanie monetami. Wow, być albo nie być, o to jest pytanie. Mamy tutaj, wow, wskok do grobu. Ej, śmieszne. I tutaj sobie jedziesz, ej, mega fajne. I mamy też jakiś rowerek. Zawsze to jakaś nowość. Ale my oczywiście, moi kochani, musimy sobie zagrać nowy tryb Barbie Dream. Tak się nazywa nowy tryb, jest to mapa eliminacja. Jeszcze ją nie grałem, więc sprawdźmy, o co chodzi. Okej. Wow. Jaka wielka mapa. Jest mega rozbudowana. I co my tutaj mamy? Czekajcie, zbierz gitarę. Takie jest zadanie. Tutaj mamy jakieś elementy, na których możemy skakać. One nie toną, nie toną. Wow, podcięło mnie. Ja mam zebrać gitarę. Czekaj, czy można się rzucać? Można się rzucać w tym trybie, więc fajnie. Okej, okay. Nie, spadłem na dół. No i do wody, XD. Ja rozumiem, że nie wszyscy mogą zebrać gitarę i nie wszyscy zdążą, tak? Na tym polega ten tryb. Okej, okay, mam dostarczyć teraz gdzie gitarę? Do lalki Barbie. Wow. Prawie wpadłem, no i wpadłem, XD. Co się dzieje w tym trybie? Hop, hop. Da się tak doskoczyć? Da. Z przodu jest wolna lalka Barbie. Muszę cię doskoczyć. Nie zdążyłem, odpadłem. Co jest?
Okej! Moi kochani, mega ciekawy tryb. Zagramy sobie go jeszcze raz, ale zmieńmy sobie skina lalki Barbie na legendarną. Jest i Barbie. Wygląda totalnie jak moja narzeczona JJ-ka. No zostawcie łapkę w górę, jeżeli też wam ona przypomina JJ-kę. JJ-ka została dodana do Stumbleguys. Nie wytrzymam. Tym razem się nie dam tak łatwo porobić, moi kochani. Tym razem musimy znaleźć magiczny sposób na dostarczenie lalkom Barbie ich przedmiotów, które zgubiły, albo które są im niezbędne. Okej, gdzie ten teleskop? Gdzieś... Wow, czekajcie, tutaj jest taka kamera? Nie, to jest teleskop, a tu jest winda taka. No dobra. Hop. I co, tutaj jest teleskop, biorę go i teraz na zjeżdżalnię? Tak, na zjeżdżalnię, ale ja chcę tu. Do pierwszej lepszej, dobra, dostarczyłem. Przygotuj się. Okej, czyli mamy kilka misji złożonych w jednej rozgrywce. Przejdźmy się po tej mapie. Mamy tutaj armaty, kanony, które właśnie wystrzeliwują piłki i nas przewracają. Ała, dzięki. W ogóle ta lalka Barbie mega śmiesznie wygląda, ale uroczy jest to skinek, mi się podoba. Nie ma co gadać. Dobra. Gitara, gdzie była ta gitara? Czekaj, gitara. Gitara jest tam z przodu zrespiona. Ciekawe, czy te przedmioty mają jakby stały punkt respawnu itemów, czy po prostu co jakiś czas one się chyba w innym miejscu respią, bo to by było bezsensowne, żeby ta gitara zawsze była w tym samym miejscu, nie? Dobra, do góry. Hop, ale chyba gitara w poprzedniej rozgrywce też tutaj była, też. Dobra, zejdźmy tutaj. Możemy tak przeskoczyć? Możemy, czyli mamy taki skrót. I dostarczyłem kolejny item, no dobrze. Gdzie mamy takie punkty respawnu przedmiotów? Z przodu, bo tutaj jest kanon. Tutaj też może coś być między tymi bramkami, bo jest taki żółty krążek, widzicie? Jest taki żółty krążek pod literą T, jak podskakuje. Więc tam prawdopodobnie coś może być. 3, 2, 1, lecimy. Nie! Co to jest? Babeczka! Barbie nie jest na diecie? Co jest? Dobra, dawaj, do góry. Ciśnij! Oni już niosą babeczki, ale farciarze, tutaj będzie mega rywalizacja, wam powiem, bo kto będzie miał farta, ten babeczkę dla Barbie doniesie. I jestem! Zakwalifikowałem się do kolejnej finałowej rundy. Czy ja mogę na to wskoczyć? Tak, patrzcie, stoję na piasku i go niszczę. Okej, czyli po tych babkach można z piasku skakać. A czy ja mogę na przykład spaść do wody? Plum, tak, też da się utopić. Okej, znowu gitara! O kurczę, nie skaczcie wodą, bo tu nie działa podwójna spacja, czyli wślizg nie działa. Znaczy, rzucenie się nie działa, kiedy jesteście w wodzie, kiedy brodzicie w wodzie, w brodziku. Okej, hop. Mam. Okej. Podwójna spacja nie zadziałała, bo woda była za nisko. A! Gdzie jest Barbie? Tu! Zostaw ją! Nie! Ale mi zwino! Nie, dobrze, udało mi się. Myślałem, że ja się nie zakwalifikuję do kolejnej rundy. Zostały dwie osoby, w tym ja. Piłka! Piłka na boisku! Tak też myślałem, że na boisku coś będzie. Let's go. Ej, długi jest ten tryb, naprawdę. I tutaj jest sporo emocji. Tutaj będzie mega emocjonująca rozgrywka. Tu nie zepsuć tylko. Hop! No dawaj! Woo! Jak mi się to udało? Dawaj. Tutaj pamiętajcie, nie wchodzimy do brodziku, bo przegramy. Jestem! Jeszcze kolejna misja, teraz będę 1v1 z chłopem. O kurcze, czyli łącznie musimy przynieść około 6 itemków? Sporo. O Jezu, luneta. Czyli itemy respią się zawsze w tym samym miejscu, więc będziemy musieli pamiętać respawny wszystkich przedmiotów. Ale nie róbcie tak, bo niestety przegracie. Nie no, przegram ten tryb. Nie wytrzymam, dobra. Tutaj jest dojście tylko, pyk, tędy. Chłop już ma teleskop, nie ma, ma. Ma teleskop, szybko. Do góry, on się odbija cały czas od czegoś. Gdzie jest Barbie? Jest tutaj pode mną Barbie. Moja. Mamy to. Wow, mega dobry tryb, moi drodzy. Ja go oceniam 10 na 10. Tutaj rozgrywka szybko się nie skończy, no. To będzie coś mocnego, na pewno. Wow. Wy teraz zatrzymajcie film i napiszcie w komentarzu, jak oceniacie w skali od 1 do 10 ten nowy tryb i jak oceniacie nowe skiny Barbie. A my lecimy dalej z losowaniem kołem. Teraz bym chciał trafić jakiegoś Kena. Mam nadzieję, że się uda. Drogi Kenie, czy jesteś? Nie, nie jesteś. Okej, duplikacik. Ojojo, jeszcze wyjątkowy. Jest nowa Barbie, ale taka bardziej brunetka, bym powiedział. Okej, mamy też Kena. I uwaga. Znowu Barbie. Ale jak widzicie, odcień koloru skóry możemy sobie zmienić. I jest coś wyjątkowego. Ta
Tak jest! Barbie Fun Guy! Niesamowity skinek. Czyli trafiliśmy trzy nowe skiny w tej rozgrywce. Teraz dostosujmy sobie szybciutko. Mityczne. Mamy Barbie Fun Guy'a. Że on z tyłu ma żetony i gemy. Bardzo fajny skinek. Mamy też pana Kena. Użyjmy. I kolor skóry możemy w nim zmienić. Na przykład może być Ken mega różowy. Albo mega fioletowy. Patrzcie, w białym Kenie nie widać ust. Dobra. Zagramy z gnitym Kenem. Sprawdźmy sobie, czy wykonałem jakieś misje. Nie wykonałem żadnej misji, dobra, to odświeżmy sobie tą misję jeszcze raz za 10 gemików. Zdobądź 1000 expa, dalej. O, zakręć kołem, taka misja. Ciekawostka, dobra, zakręcimy za darmo. Zobaczymy, czy nam się to zakwalifikuje, dobra. Skipnijmy losowanie kołem. I jak widzicie, pode mną wyskoczył postęp naszych zadań. Fajne są te misje. I stuknij, aby odebrać. Odbieramy i zdobywamy punkty. Okej, misje specjalne. Tutaj mamy turnament, a jeżeli bym zrobił coś takiego, żebym kupił Stumble Passa. Aktywujmy. Aktywowany Stumble Pass. I czy teraz moje misje na dole mogę odświeżać? Nie mogę. A tutaj mogę je teraz kupić? Też nie mogę kupić. No szkoda, szkoda. Ale jak widzicie, nowy system misji zostanie dodany, więc ja się mega jaram. Zagrajmy sobie jeszcze raz nowy tryb z Barbie i policzmy sobie teraz dokładnie, ile jest itemów. Zapoznajmy się już z miejscami, gdzie one się respią. Mieliśmy teleskop, mieliśmy gitarę, piłkę, babeczkę, czyli raz, dwa, trzy, cztery miejsca są, tak? Chyba, że coś jeszcze jest. Mamy piłkę, czyli od razu ciśniemy na stadion. Mega fajne jest to, że tutaj można się rzucać, a że w brodziku nie można. Piasek też, jak widzicie, dodatkowo nas spowalnia. Dużo nowych jakby utrudnień w tym trybie. Okej, czy ja na przykład mógłbym wskoczyć na to i się odbić? No nie mógłbym. Hop, babeczka piaskowa. A! Oho! Oho! Więc tutaj musimy być ostrożni, bo można faktycznie szybko przegrać. Dobrze. Leżak! Gdzie był leżak? Czekajcie, przygotuj się. Ja mam po prostu wykonaną misję i się pojawia leżak. Myślałem, że jeszcze jest dodatkowy item leżak. Kiedy wszyscy nie doniosą przedmiotu, nie będzie wtedy misja kolejna przedstawiona nam na obrazku. Dobrze, wiadomo o co kaman. Mamy też do przyniesienia babeczkę. Czyli babeczka jest tutaj u góry. Czy na przykład mogę wskoczyć na te auto i... Okej, jest trampolina jakaś. I tą trampoliną na przykład można walnąć tutaj na zjeżdżalnię. I pyk! Do Barbie! Mega fajne! Dobra, postarajmy się ustawić w tym miejscu. Hop! I zagramy tak intuicyjnie pod gitarę. Ciekawe, czy się uda. Bo te itemy już były, nie? Była piłka, babeczka, teraz gitara. Gitara albo teleskop będzie. Nie, znowu piłka. Czyli to tak nie działa, że... Ała, dostałem! Czyli tak nie działa, że tylko jeden item może się pojawić raz w rozgrywce, co nie? One mogą się pojawić kilka razy pod rząd, na przykład trzy razy piłka z rzędu. Tak, byłoby to dziwne, ale jest to prawdziwe. Dobra, weźmy tą piłkę i teraz jakbym chciał zrobić na przykład trika, że idę tu, rozpędzam się. A, jakoś tak super nam nie oddaje ten jump pad. Ale oddaliśmy piłkę i zagrajmy znowu tak samo. Pod gitarę zagramy teraz. Chyba, że gra jest tak ustawiona, że jak ktoś kampi na respie, to się to nie zrespi. Uwaga! Gitara, jednak nie! Jednak to nie działa! Mit obalony, więc moi drodzy, można śmiało zagrać ryzykownie i na przykład pomyśleć, tego nie było, więc lecimy teraz po gitarę. Ja już swoją gitarę dostarczyłem i to mnie bardzo irytuje. Jakby to przejść, żeby tutaj nie wpaść do wody, bo tutaj możemy chycnąć sobie i hop. Aha! Można śmiało, patrzcie, mieścimy się. Hop. Ledwo, bo ledwo, ale jest szansa przeskoczyć, bo ja wtedy w tamtym meczu tutaj to zepsułem i wpadłem do wody, ale jest szansa, o właśnie, jest szansa, ale można wpaść, jeszcze raz. Tak, teraz jest teleskop zagrany, czyli można to w jakiś sposób przewidzieć. Dobra, mamy tutaj windę i czy ta winda jest tylko z jednej strony? Tak, ale tutaj jest, widzę jeszcze jakiś jumpadzik. Jumpad jeden, jumpad drugi. I można też w ten sposób wskoczyć. Dobra, czyli mamy kolejny odkryty skrót. Lecimy tutaj. Ej, to nie jest Barbie. Chciałem Barbie przynieść, a nie Kenowi. Piłka. Trzy razy piłka w jednym meczu? Sporo. Ale jakiś skrócik, podejrzewam, przydałby nam się tutaj jeszcze, nie? Zróbmy to teraz tak, że weźmiemy teraz sobie tą piłeczkę. Więc piłka jest wzięta. I tutaj mamy możliwość odbicia się od tego. O nie! Ej! Dlaczego to tak głupio wyszło i mnie nie odbiło?
Nie, przegram! Jeju! Myślałem, że jeszcze jedna osoba. No dobra, nieważne, ale mniej więcej już wiemy, o co w tym trybie chodzi, jakie itemy się respią i co trzeba zrobić, aby wygrać. Więc moi kochani, jeżeli chcecie też wygrać gemy, a dokładnie 3 osoby po 250 gemów, wbijajcie do gry Stumble Guys na telefonie, w sklepie z przedmiotami wpiszcie kod Farel przez 2L, w komentarzu pochwalcie się swoim nickiem z gry Stumble Guys, a wyniki ogłoszę w następnym odcinku, jak będziemy testowali kolejny nowy tryb. Trzymajcie się, hej!